Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu wprowadza nową formę aktywizacji osób bezrobotnych. W ramach programu Funduszy Europejskich Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 jest możliwość ubiegania się o bony szkoleniowe oraz staże u pracodawców. W ramach tego projektu realizujemy takie formy jak staże, prace interwencyjne, środki na działalność gospodarczą oraz pomoc dla osób młodych, które chciałyby skorzystać z bonu szkoleniowego, który jest narzędziem mogącym ułatwić dostęp do zatrudnienia poprzez sfinansowanie osobie kosztów szkolenia do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia pod warunkiem uprawdopodobnienia zatrudnienia. Także tutaj, jeżeli osoby są zainteresowane, mają potrzebę podniesienia swoich kwalifikacji, skutkiem czego będzie zatrudnienie po ich uzupełnieniu, mamy taką możliwość, zapraszamy wszystkich serdecznie do z kontaktu ze swoim doradcą klienta, bo te pierwsze szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać właśnie bezpośrednio doradcy klienta, no i skorzystać z takiej możliwości wsparcia. Tak mówię, dla osób młodych w wieku od 18 do 29 roku życia będących w naszych rejestrach. Do projektu mogą przystąpić osoby od 18 do 29 lat pozostające bez pracy, które zarejestrowały się w PUP w Oświęcimiu jako bezrobotne, które nie uczestniczą w kształceniu oraz w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w szkoleniu finansowanym ze środków publicznych. Szkolenie może być kilka. W ramach tego szkolenia, czy w ramach tych kosztów może sobie również sfinansować koszty dojazdu, koszty badań lekarskich, jeśli takowe będą potrzebne, a nawet mogą być sfinansowane koszty zakwaterowania. Także to wszystko do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia. Czyli jest to w tym momencie kwota niespełna 4000 zł. Więcej informacji na temat projektu można znaleźć na stronie www.pup.oświęcim.pl lub bezpośrednio w siedzibie PUP lub filii w Kętach u swojego doradcy.